Okej. Co to ma znaczyć? Czemu na moim pięknym, nowym, ładnym domu coś? Co to? No w każdym razie. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Zapraszam na oglądanie. Dzisiaj wam coś. Łowieczka. 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 Słyszeliście, jak dzwony biją? Okej, to w każdym razie ja tutaj idę to wszystko naprawić. What? To jest lód. Nie radzę wam. What? What? No a serio ładny dom by był naprawdę. Kurczę, detektor. Ostatnio coś się dziwnego dzieje w tym domu. I to nawet, trochę nawet bardzo. No tak, dobrze, to była ta skrzynia, ale... Jak to możliwe? Przecież to jest mój dom. Nikt się tu nie powinien włamać, żaden zombiaka. Zresztą i tak mam pokojowy włączony. I to jest kilofem. W każdym bądź razie nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Powiem wam, może być ciekawie. I zostawcie kcika w górę. Wspominam wam o tym, żebyście oglądali filmik do końca. To jest mój trzeci filmik z serii. I wiecie co? Mamy bardzo fajne plany. Ale mi się je uda zrobić. Bo nie obiecuję, no nie obiecuję, naprawdę nie obiecuję. To już chyba w końcu coś mogę do skrzynki schować. Chlebu się to nie. Czy ja mam w ogóle... Może sam miejsce w ekwipunku zrobić, no bo jak... słuchajcie, zresztą mam bardzo fajne plany. Będę chciał wykopać stak diaksów. Pochodnie to jest bardzo ważne. To będzie do podsadzania. Piecyki nie. Gdzieś około 20 minut kopania. Postaram się 20 minut kopać. No dobrze. Idziemy kopać, co nie?
Zgadzacie się? A no i jak coś was zaciekawi, no to wiadomo, piszcie w komentarzach. Jak prawdziwi ludzie. What? To jest stary glut. Nie, mój kilofik. Nie, gdzie jest mój kilof? O. Gdzie jest mój kilof? Gdzie jest mój kilof? Gdzie jest mój ulubiony? Mój ulubiony Jacksowy kilof? Tutaj mam skrzynię i niestety tutaj mam drewno. Jakie drewno? Widzowie, to nie jest żadne drewno. Żelazo. Okej, powinienem gdzieś tutaj mieć. Wszystko na pochodnie wydałem. A siekierkę? Siekierka mi będzie potrzebna. Okej, no i zaczynam tutaj bardzo fajny odcinek od kopania. Bo ja to bardzo lubię robić. A tutaj ten bedrock nie lubię. A właściwie lubię bedrock. Bo przynajmniej to jest jedyny niezniszczalny blok. No i jeszcze można powiedzieć, że obsydian to jest taki niezniszczalny blok. Ale on się w końcu zniszczy. Jak się 15 sekund diamentową kilofą go rozwala, to pomyślę sobie, pomyślcie, jak to jest długo, żeby rozwalić na przykład, nie wiem, żeby mieć stół enchanting, co nie? Trochę długo, ja bym powiedział. Straszna melodia była, nie? No ale jak to? Te straszne melodie są wyłączone. Te bardzo straszne. Okej, i tak miałem zbierać patyki, zanim się zrobi ciemno, bo nic nie będę widział. A zombiaki są wyłączone. Najczęściej ja stąd biorę drewno na patyki. A wy skąd byście brali? Skąd wyście brali? No właśnie, ja bym brał najlepiej stąd. Myślałem, że już naprawdę prawdziwy szkieletor idzie. To by było naprawdę niedobrze. Ojojoj, taki szkieletor. Okej, no to... patyciaki. Lubię się palić. Lubię się palić.
Lubię się palić. Lubię się palić. Amen. Trzeba patrzeć pod nogi, jak się idzie po schodach. Oczywiście gram na PlayStation! Ha, ha, ha! Żartuję tak naprawdę, nie jestem taki... Wiecie, taki... no. I tu możemy wyrzucić śmieci. Ramka na przedmiot. To nie. Właśnie już wam mówiłem, jakie mam te plany. Gdzie to było? A tak. Okej, tutaj. Jeszcze mam te kamienne w razie czegoś tam. Ileż to można cały czas kopać? Nie, ja nie chcę diamentów, ja nie chcę diamentów. Diamenty są bardzo złe. Diamenty są złe, ja nie chcę diamentów. No i za chwilę będą diamenty. No. Kiedy będziecie diamenty? Diamenty są beznadziejne. Ja nie chcę diaksów. Diaksy są beznadziejne. Diaksy są, nienawidzę diamentów. O! Ale za to węgiel spotkaliśmy. No ale wiecie, mi nie chodzi, że mam cały czas prosto kopać. Tylko, że mogę tak na chwilkę zboczyć z kursu. Ja chcę coś inne rudy pozbierać. Ej, możecie napisać w komentarzach. To da się zrobić blok węgla. Dobra. Kopułka mi wyszła, ale to nic nie szkodzi dla zdrowiu. Tu sobie powyrzucam śmieci. No. Naprawdę dużo węgla wziąłem. Ta ziemia, ona jest podsadzana się. Yeah!
Widzicie? Widzicie? Jak się mówi, że się nie chce jakiejś tam rudy? Jak się nie chce diaksów, wypada więcej rzeczy. I diaksy prawdopodobnie też. Nie, tylko tyle. To tyle, co... To nic. Dla mnie... Ja tyle nienawidzę. Wy wiecie, jakbyście tyle rud żelaza spotkali, to pewnie też byście się nie cieszyli. Bo ile to jest? 6 rud żelaza. Co nie? Ale zakład, że zdobędziemy stak węgla. Coś czuję, że chyba jednak żelaza. Bo sporo tego żelaza. Nie? Kurczę, ile? Aż ty! Ile tego żelaza jeszcze? Jak jest za dużo ród, to mnie trochę to złości. Wiecie dlaczego? Bo się... Którędy? Aha, to dobra, to jest tędy. No właśnie, że zboczę z kursu za bardzo. No i się zgubię. Co nie? Oj, chyba niedługo kamiennego będę. No węgla to na 100% zdobędziemy bardzo dużo. Oczywiście za węgiel bardzo, ale bardzo dużo punktów się zdobywa. What? To na pewno stak węgla zdobędziemy. Napiszcie w komentarzach, bo mnie to nawet interesuje. Czy kiedyś zdobyliście co najmniej jeden stak węgla w jednym kopaniu? Napiszcie, bo to mnie ciekawi. Ja już mam prawie cały stak, aż 40 węglów już mam. Ale się przestraszyłem. Wy pewnie też, nie? Taki cin. Cin. Tam bardzo się przestraszyłem. Czy tak zatrząsłem? Gdzie i po co ja w ogóle tutaj wracam? What? Okej, okej. Kamienny kilof. Mamy te kamienne. To nam starczy. Ludzie, ileż to przecież kamienny też jest bardzo silny. Poczekajcie. No też bardzo szybko rozwala kamienie. Co nie? Te rzeczy nadal nie zniknęły z tego kosza na śmieci. Słuchajcie tego, jak wstawiam pochodnie, jest taki śmieszny dźwięk. Słyszeliście? To dobrze. Niezawidno tu będzie, tutaj kopalni.
Szkoda, że w moim Minecrafcie, bo ja gram na PlayStation. Szkoda, że się nie da pochodni w lewej ręce trzymać. Pomocne by to było. Ludzie. Już niemal cały stack ludzi będziemy mieli. Dobra, ja to wszystko zbieram. Wy pewnie też byście to zabrali. Oj, pochodnie mi się kończą już. Patrzcie, kamienny kilof. No nie stać mnie jeszcze na ten. No, nie stać. Nie mam materiałów. Na żelazny niestety. A na diaksowym mam tam parę diaksów. W kryjówce mojego sąsiada. Górnika. Tak, yeah! Już! Niemal, właściwie praktycznie cały stack węgla! Juhu! Kamienny jest chyba lepszy niż żelazny, bo jak się ciągle kamiennym kopie, to ciągle jakieś rudy się znajdują. Co nie? Ale jak się człowiek tak bardzo przyłoży do tego kopania, to wtedy naprawdę znajduje bardzo często rudy. Z tym, że ja ciągle chciałem powiększać kopalnię, no a teraz kopię tunele. Oh yeah! Nie, nie, ludzie. Nie, nie, to jest niemożliwe. Ja aż tyle tych rud znajduję. To jest niepraktyczne. No wyobraźcie sobie ciągle znajdywanie takich rud w Minecrafcie. Niedużo mi brakuje do staka. No to naprawdę dużo kilofów będę miał. Proszę, już więcej nie chcę żelaza. Nie, długo będę musiał się przyłożyć chyba. No i proszę, jaka ładna kopuła. Niech widzowie potwierdzą. Mój sąsiad górnik ma mało. Ma tylko jedną. Około jednej. No i o tym właśnie mówiłem. O tym mówiłem. Wii. Dobrze, że mam ostatni kamienny. Proszę, zdobądź tym jednym kamiennym bardzo dużo rzeczy. Jeszcze drugie tyle, co mam tego żelazka, rud żelaza. What? Co to się działo? Nie chodzi mi w sensie, że coś tam se siedzi, jak na przykład pingwiny. Usłyszałam straszną melodię. Yeah!
yeah! Kolejne rudy węgla. No, będziemy mieli już ponad stack, naprawdę. Już. Już mamy bardzo dużo. Staki będzie na pewno. Niemal sporawo, sporawo naprawdę, ale moim zdaniem trochę za dużo. O nie. I będę musiał się wracać, żeby utworzyć sobie kolejne kamienne kilofy. Bo wiecie, ja nie chcę żelaznych na razie tworzyć, bo nie chcę żelaza sobie marnować. No bo wyobrażacie sobie takie coś, ja specjalnie zbieram żelazo, a później je dopiero chcę przepalić. Użyjemy oczywiście mojego zebranego węgla. Nie oszukujmy. No bo po co ja tutaj zbieram węgiel, jak w ogóle nie będziemy go palić. Tym węglem. Tym węglem. Co nie? Trochę bez sensu. Oczywiście tym węglem, który ja właśnie teraz wykopuję. I kolejny. To nim właśnie będziemy przepalać rudy żelaza. Nawet to może jeszcze będzie w tym odcinku, ale nie wiem, nie sądzę. Mam nadzieję, że tak. Fiu, 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 fiu. A dobra. To była taka kopuła. Kopiemy dalej. Obym tylko lawy nie spotkał. A, dobrze. Amen! Juhu! Pogadam teraz coś fajnego. Już mamy aż tyle rud żelaza, że nie wiem, interesuje mnie, czy ktoś w ogóle aż tyle zebrał. Ponad połowę staka. Wiecie co? Ja tego bruku nie będę wyrwalał, bo mi będzie potrzebny, żeby sobie zrobić nowe kilofy kamienne. A nie chcę żelaza sobie marnować, tych rud. Lofach? To nie wiem. Kurczę. Ja bronię swoich rud. To są moje rudy. Nikt ich nie może ukraść. Ja lubię kopać żwirek. Nie wiem czemu, ale może dlatego, że w końcu te łopaty mi się skończyły i żebym... czekajcie, w którym to kierunku ja mam kopać? Dobra, w tą stronę. No! I wracać się trzeba. Może nam starczy patyków. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jezus, ile ja to szedłem? Szaleję! No co, lubię tak szaleć. I patrzmy co, jakie cząstki będą z pochodni. Kawałki pochodni. Wow, naprawdę interesujące. No dobra, prawie cały ekwipunek mam zawalony tymi kilofami. Oh no. Mam prawie dwa staki węgla. Jeszcze trochę i będę miał dwa staki. Ale to już w kolejnym odcinku. Do widzenia Państwu. Dziękuję za oglądanie. Przypominam o subiku z dzwoneczkiem. Do widzenia.